Co, Kacperku? Akurat teraz to musisz sprawdzać wszystkie zakamarki. Tak? Akurat teraz. No. Witam wszystkich oglądających. Po... No, przerwie zacnej. Jak to? Już stało się standardem. Spróbuję go przełamać, między innymi. Myślę, że pierwszym z wielu filmów. Na razie zacznę od tego, dlaczego tak wyszło. Dlaczego te przerwy. Pierwsza sprawa to stwierdziłem, że nie będę czekał na dogodny moment, tak jak do tej pory. Aż się sytuacja, można powiedzieć, wyklaruje. Można powiedzieć, to będzie po pierwsze. Nie będę czekał na dogodny moment, tylko przeprocesuję to w sobie, nagrywając te filmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, jest ku temu okazja. Korona, wirusy i te sprawy. Jak to? Omijając demonetyzację na YouTubie, komputerowcy mówią ludzkie szkodliwe oprogramowanie. Więc teraz już nie mam wymówki, że nie mam czasu. Skończyły się tego typu wymówki. No pewnie mógłbym coś innego zacząć robić, ale jest trzeci powód. To się wiąże z... No może tu wkleję. Nie wiem, ile osób kojarzy z film Krótkie spięcie i Krótkie spięcie 2. Zwłaszcza chodzi o Krótkie spięcie 1. Gdzie... Johnny 5 właśnie... Jak tam się to powiem? Na początku swojej drogi... More input. Need input. This is a picture of an aardvark. See that? It's an aardvark. It's a mammal. Input. Aardvark. Abyssinia. Adam. Dun. Adam. Dun. Adam. Holy crow! You can read. Ah, input. More input. Okay, no problem. No to on potrzebował inputu. Zresztą, czasem rozmawiając z Pawłem Suskim, profanautorem życia, zapraszam na jego kanał, fajne rzeczy wrzuca i w ciekawą stronę się rozwija. Właśnie używamy tego jako input-output, no i ileż można tego inputu robić, zanim się zrobi output? Już się zacząłem dusić. No, doprowadziłem się do takiej skrajnej sytuacji, kiedy już trzeba było coś z tym zrobić. Też już nie myślałem, nie czekałem, aż uda mi się zdobyć, można powiedzieć, lepszy sprzęt. Choć wydaje mi się, że to było moje dawne myślenie, bo ostatnio coś puściło i korzystam z tego, co mam pod ręką. Przestałem się aż tak bardzo oglądać na coś lepszego, coś lepszego. Także, no ale to też była jakaś tam forma kompleksu, blokady, niedowartościowania. Tak, Oli. I... co, Oli? Co mi chcesz powiedzieć? Chodź tu na kolana, nie chrumkaj. No i stąd ten film pierwszy po długiej przerwie. Znaczy myślę, że zrobię to w ten sposób, że będą długie filmy dla tych, co chcą oglądać długie filmy. Będą krótkie ścinki, będzie na zasadzie podcastu, gdzie będą różne tematy i... Nie będę skrócone wersje też wrzucał. Ci, co będą chcieli oglądać shorty, to będą shorty.
Ci, co bym chcieli długie wersje oglądać, to sobie ogląną ciągiem. Pierwszy temat, jaki dziś mi chodził po głowie. Miłość do siebie w czasach zarazy. Druga wersja to jest miłość do siebie... Nie, przepraszam. Druga wersja, gdzieś tam mi przemknęła, taka przeplątana, to było miłość w czasie zarazy do siebie. Co no, powoduje takie swędzenie w umyśle. Więc... więc coś w tym stwierdzeniu jest. Miłość w czasie zarazy do siebie. No. powoduje uśmiech na mojej twarzy. Może się to kiedyś rozwinie. No. Ale jeśli chodzi o czas epidemii paniki, bo chyba najwięcej tego było w tej chwili. Sytuacja jest jaka jest, trzeba zachować ostrożność, dobrze się dostosować do zaleceń. Ja osobiście czuję, że walka z tym to by była niepotrzebna strata energii. Można tą energię gdzie indziej wykorzystać. Właśnie miłość do siebie w czasach zarazy. Po pierwsze odpoczynek. Kto może odpocząć, to odpocznie. To też jest druga sprawa. Jak są w pobliżu dzieci, które zaczną się nudzić. To się zaczyna niezły roller coaster. No ale właśnie to jest po to, żeby zauważyć siebie w tym wszystkim. Ten czas... Jakby ktoś to później oglądał za jakiś czas w ramach kroniki, to od kilku dni jest blokada, zalecenie unikania większych skupisk, siedzenia w domu. Dużo pozamykane, mnóstwo ludzi nie pracuje. Ja osobiście na przykład zostałem bez pracy zarobkowej na tą chwilę. Chyba, że ktoś zechce wesprzeć to. To proszę o kontakt, przekażę namiary. No jest to też czas lęku. Na przykład w takiej sytuacji jak ja, gdzie no, nagle się zostaje bez pracy z dnia na dzień. Bo nie ma jak i gdzie wykonywać. Przynajmniej tej związanej z tańcem i fitnessem. W razie czego sesje indywidualne, no to można przez Skype'a przeprowadzić albo przez telefon. Spotkać się to mniej, ale powiedzmy ten telefon Skype jest do zrealizowania. Ale to jest właśnie czas. Chyba nadużywam ale. Chyba, że to ma być ale na zasadzie do przodu. Może. I tak to potraktuję. Koty. Co się mierzycie wzrokiem? Się zastanawiam, czy to jakiś synchro, czy po prostu przypadek, ale się zaczyna zabawa. No właśnie. Co robić, jak jest nuda? Zacząć się bawić. Dzisiaj nawet mi przyszło do głowy. Dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj. Właśnie. Tak. Idąc tokiem Feldenkraisa, że ten czas można właśnie podejście Feldenkraisa też ogarnąć. Po pierwsze, zadbać o komfort.
ten czas może być fajnym czasem, żeby uświadomić sobie wiele rzeczy, przepracować ze sobą wiele rzeczy, zintegrować, uświadomić sobie, ale żeby to nastąpiło, trzeba sobie zapewnić poczucie komfortu. I mimo tej całej zakręconej sytuacji jest to możliwe. Więc zapewnić sobie komfortową pozycję, mimo... No, jak sobie zapewnić taki komfort psychiczny? No, zauważając siebie. Trzeba zacząć proces od zauważenia siebie i od zauważenia siebie, i trzeba mieć też odwagę właśnie zmierzyć się z wszystkimi niedogodnościami. Czasem to są naprawdę drobne rzeczy, odkąd zacząłem się tym interesować. Okazuje się, że komfort można bardzo małymi ruchami czasem osiągnąć. Czasami na przykład siedząc wystarczy drobne pół centymetra, centymetr przesunięcie i już jest wygodniej. Nie muszą być jakieś strzeliste czyny. Wystarczy drobna zmiana pozycji, drobny ruch i już się dużo zmienia. I właśnie teraz jest czas, że można po pierwsze właśnie uświadomić sobie, co jest naszym komfortem, co możemy zrobić, żeby ten komfort uzyskać, jakie kroki przedsięwziąć, czy to muszą być jakieś akty strzeliste, czy wystarczy parę drobiazgów i już jest lepiej. Wtedy układ nerwowy zaczyna inaczej pracować, umysł zaczyna inaczej pracować. I wtedy można wykonywać jakąkolwiek pracę ze sobą, skuteczną, która nie odbije się od ściany braku poczucia bezpieczeństwa, czyli braku komfortu. Ja pewnie będę ten temat jeszcze rozwijał. Tylko muszę troszkę syntezy zrobić tego, co gdzieś tam miałem na wykładach, na studiach. Zacząłem studiować psychologię na spontanie. Fajnie by było skończyć, choć nie będę ściemniał, że jest łatwo z płatnościami. Może się okazać, że trzeba będzie zrobić zrzutkę na to. Ale to w razie czego będę informował. Chodź na kolankę. No chodź. Już tak kręcisz tutaj. No tak, chcesz zostać gwiazdą telewizji. Tak? Będziesz gwiazdą YouTube'a? Druga gwiazda przebiegła. No. No. Co można robić w tym czasie? Zacząć czytać książki, które się chciało przeczytać. Oglądnąć filmy, które się chciało oglądać. Zacząć robić rzeczy, które gdzieś tam cały czas były odkładane. Można sobie zrobić listę wszystkich rzeczy. A gdybym miał czas, to bym zrobił to. A gdybym miała czas, to bym zrobiła to. I te wszystkie rzeczy wypisać. A potem je zacząć robić. Jako i ja też czynię w tej chwili. W moim wydaniu, wykonaniu. Robiąc mój output. Kolejna rzecz, która dzisiaj mi na przykład przyszła do głowy, no bo teraz jest tam trudna sytuacja, też od zeszłego tygodnia mi tak stoi w głowie takie wielkie hasło weryfikacja. Dużo rzeczy się teraz właśnie weryfikuje w tym wszystkim i że tak ma być.
tak moim odczuciu, że dobrze się poddać tej weryfikacji. Bo ta weryfikacja to jest zauważanie siebie. Kacper. Ta weryfikacja to jest też w celu zauważenia siebie. Dzisiaj nawet rozmawiałem. No szkoda właśnie. Szkoda, że nie udało się zgrać z paradoksalną. Z paradoksalnie kompatybilną. A dzisiaj właśnie tak rozmawialiśmy właśnie, jak trudny jest związek, będąc nieszczerym z sobą, jak trudny jest związek z osobą, która jest weryfikatorem. Jak trudny jest związek bycia cały czas sobą, bycia cały czas szczerym i ze sobą, i z osobą, z którą się jest. Dla niektórych osób to jest zaskoczenie, że ktoś widzi, co, jacy oni są pod maską. Takie związki po prostu eksplodują. Już nie tyle eksplodują, co... Znaczy, no są wysadzane w powietrze, o. Też parę godzin wcześniej mi przyszło do głowy hasło właśnie odnośnie tej weryfikacji, że powiedzenie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No, powiedzmy, że ta bieda przyszła. Teraz właśnie jest weryfikacja, jak się ludzie wkoło zachowają, ale też kto będzie miał odwagę poprosić o pomoc. To też jest ważne. I właśnie w tym sensie mi przyszło, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale gdzie się zaczyna przyjaźń? Ja bym wręcz stwierdził, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sobie. To stąd idzie wzór zakodowany tutaj, w magazynku, w układzie nerwowym. Stąd idzie wzór przyjaźni. Jak ktoś jest dobrym przyjacielem dla samego siebie, to kurde, no, właśnie procesuje się. Pojawia się swędzenie na skórze i drapanie. No, coś się przepracowuje, nagrywając ten film. I właśnie dlatego mi przyszło do głowy, że okej, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale prawdziwych przyjaciół poznaje się wewnątrz siebie. A to, co na zewnątrz, to jest tylko emanacja, manifestacja tego wzoru, który nosimy w sobie. Jeżeli ktoś jest dla siebie taki, a nie inny, to w przyjaźni jestem w stanie założyć, że będzie dokładnie taki sam. Albo piekielnie zbliżony do tego, jak sam siebie traktuje. To się przenosi na relacje z ludźmi. No. Jak mam przekazanie miłości, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. Czyli zbudujesz takie relacje z innymi ludźmi, jakie budujesz sam ze sobą, sama ze sobą. To mówi przykazanie miłości. To, jaki wzór miłości do siebie nosisz, przełoży się na relacje z ludźmi. To jest coś, co zaobserwowałem przez lata, pracując ze sobą, jak się te relacje zmieniały, jak się albo zmieniały relacje z ludźmi, którzy faktycznie zostawali w moim życiu, albo jak się wymieniali. Ponieważ część znajomości się po prostu zakończyła,
No i tyle. Po prostu się znajomości wymieniły na coś lepszego. Co jeszcze można robić w takiej sytuacji? Porządki. Mówię o sytuacji kwarantanny. Porządki. Wszystko gdzieś, na co nie było czasu, ochoty. Można zacząć się uczyć. Uczyć języków. Zająć się jakimiś zagadnieniami, przedmiotami, które ciekawią. Dla mnie nie ma lepszego bodźca do nauki niż nuda. Najlepszym lekarstwem na nudę jest ciekawość i podążanie za nią. Dzięki temu niesamowicie dużo się nauczyłem. Po prostu idąc za ciekawością zainicjowaną przez nudę. Nuda to jest mysz. Teraz się będziesz piłeczką bawić? Tak, będzie się piłeczką bawić. Nuda. No tak, myszeńko. No tak. No masz. Będzie tam coś grzechotało z tyłu. No podaj piłeczkę. Mysza, podaj piłkę. A co ciekawe, właśnie na przykład, co też może być fajne, jest niesamowicie dużo darmowych możliwości nauki, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy. Wymaga to trochę więcej wysiłku z opracowania sobie samemu tematu. Akurat w moim przypadku to daje dużo, dużo lepsze efekty niż dostanie gotowca. Ponieważ opracowanie sobie samemu tematu prowadzi do zrozumienia. Oj, będzie ścieżka dźwiękowa. Ale dobrze, dobrze, niech się bawi. Będzie mi weselej. No. Najprostsze pytanie. Co by mi sprawiło przyjemność? Zawsze są telefony, są internety no limit, albo ogromne pakiety, są nielimitowane rozmowy, zawsze można do kogoś zadzwonić. Jeżeli jest potrzeba z kimś porozmawiania, po prostu zrobić to, trzeba zauważyć tą potrzebę, mieć odwagę. Tak, mam potrzebę porozmawiać z tą osobą. I po prostu to zrobić. Just do it. Ponajkować w życiu. I do przodu. To jest z mojej perspektywy, bo z perspektywy kamery to just do it. Zawsze jak jest just do it, to mi się przypomina właśnie Yoda. Do or do not, there is no try. Rób albo nie rób. Nie ma próbowania. Próbowanie jest wahaniem się i stratą energii. Ale lepiej już odpuścić i zaoszczędzić energię, albo po prostu zrobić tak, jak wyjdzie. Tak jak na przykład w przypadku tego filmu. Jeszcze parę miesięcy temu to już bym to wyłączył. No tak, mysza. Już bym to wyłączył, skasował, próbował ponownie, a że już bym był wypstrykany, to by to nie miało w ogóle sensu kontynuować. I teraz w trakcie obserwuję siebie i jest różnica.
Jest lepiej, jest więcej luzu, swobody. Jest spokój, jest komfort. Tak, Myszenko. Ty też jesteś. No. Małe urwisowate kocie. Tak. No chodź. Pewnie ma do mnie żal, że siedzę na fotelu, bo jak on tutaj stał niezajęty, to szalała na oparciu jak... Jak mała małpka. No chodź. Chodź, mała małpko. Posiedzisz tak chwilę? No. Teraz ty, Kacperku? To za chwilkę. No. No miałem coś powiedzieć i mi umknęło. Rozpraszaczu mały. I drugi rozpraszaczu trochę większy. Ja w ogóle... Już wiem, co miałem mówić. Jak to się w ogóle u mnie przetwarzało? Ostatnio mi wpadło coś właśnie odnośnie neuroświadomości, pracy z układem nerwowym. Jak na spotkaniu z licealistami właśnie miałem taki wykład odnośnie ruchu, sprawności fizycznej. Jest na YouTube, można go na moim kanale zobaczyć. Tak, ułóż się wygodnie. Właśnie od kotów się można, w ogóle chyba od zwierząt można się nauczyć właśnie. Dużo o komforcie. Przedziwne. Czasem przedziwne figury, przedziwne kombinacje. Ale raczej wygodne, skoro na przykład koty czy psy są w stanie drobnymi poprawkami na przykład spać w jakiejś takiej pozycji. No, ale właśnie sobie przypomniałem, ja tu wrzucę ten fragment, wmontuję właśnie końcówki tego wykładu, gdzie po prostu dostałem taki przekaz i... Pamiętam, że to powiedziałem i to gdzieś cały czas się od tamtego czasu przeplata. Później temat traum. Jak zacząłem w ogóle uczyć się o traumach, poznawać temat, poznawać terapie związane z traumami, na sobie przepracowywać moje własne traumy, gdzie okazało się, że zwały tego były. Obieranie cebuli, można powiedzieć. Odnośnie oglądania filmów. Od razu też zarzucę ten temat. Właśnie z racji tego, że teraz jest dobry czas, żeby oglądać filmy. Wczoraj nawet robiłem taki numer. Ponieważ to, co też zauważyłem, czy książki, czy filmy czytane w dzieciństwie, w młodości, te, które wywarły największe wrażenie, stają się jakby częścią nas. Zwłaszcza tam, gdzie nastąpiła duża identyfikacja z fabułą, z bohaterem, z bohaterami. Fajnie zwrócić sobie do tego, co się w dzieciństwie oglądało, właśnie do takich filmów, które wywarły największe wrażenie. Ja na przykład wczoraj sobie wróciłem do Bliskich Spotkań trzeciego stopnia. Z jakiegoś powodu ten film, znaczy domyślam się z jakich powodów, to raczej nie był jeden, ale ja ten film oglądałem jak był w telewizji, trzecia, czwarta klasa podstawówki, chyba może druga, trzecia. W każdym razie właśnie tam to dziecko, które zostało uprowadzone przez kosmitów, więc było w tym samym wieku,
kiedy ja straciłem mamę. Kosztem jakby była odwrotna sytuacja, ale ja długi, długi czas miałem schizę właśnie, żeby bałem się zostać sam w domu, że mnie UFO uprowadzi. Byłeś się po tym filmie. Wczoraj gdzieś tam coś drgnęło z tych dawnych lęków. Przyznam się, że później jeszcze ten oglądanie Archiwum X jeszcze nakręciło te lęki. Ale... na przykład właśnie z racji tego, że ja dużo czasu spędzałem przed telewizorem. Byłem dzieckiem telewizji. To dużo, dużo się oglądało. I ostatnio zacząłem wracać do tego, co mnie ukształtowało. Żeby sobie to oglądnąć z obecnym poziomem świadomości. Na przykład właśnie seriale. Jeszcze ich kilka czeka, ale... tak patrząc w przeszłość, na przykład właśnie też sobie dogodziłem, kupiłem sobie kubeczek Zero Wolfa. I tak oglądając właśnie poczułem, jak się bardzo zidentyfikowałem z głównym bohaterem tego serialu. Na przykład też też miałem taki przypadek, że to jest po prostu tak wymowny, dlaczego powiedzenie drugiej osobie kocham cię może być początkiem końca. Akurat taki czas to jest czas właśnie tak 6, 7, 8 lat myślę, kiedy to najmocniej wchodzi, a później wiek nastoletni dorastania. Film Titanic. Wyobraźcie sobie osobę, która czuła się w ten film, oglądała go wielokrotnie, będąc nastolatką. Wczuła się w główną bohaterkę. I co się dzieje? Powiedzenie kocham cię skutkuje zderzeniem z górą lodową i statek tonie, związek tonie, rozpada się. Odpowiedzenia kocham cię. Jest jak myślisz, że jest. Przekonania, wszystko. To było coś, od czego zaczęły się tego typu rozważania i analizy. Właśnie od tego przypadku. Jest bardzo taki sugestywno-obrazowy. Myślę, że gdzieś tam... Jeżeli ktoś nie kojarzy filmu Titanic, to przynajmniej kojarzy historię Titanica. Więc właśnie, tak jak w filmie. Pojawia się kocham cię. Pojawia się coś, co jest górą lodową. Związek, który jest statkiem. Rozbija się o tą górę i... związku nie ma. I to się może, zresztą tak jak było w początkowych filmach o spotkaniach tresury. Akurat to kojarzę Andrzeja mówiącego właśnie o tym filmie wyświetlającym się w głowie, w kółko i w kółko i w kółko. Ostatnio gdzieś widziałem jakiś artykuł, że w jakichś serwerowniach związanych z bazami danych prawdopodobnie będą wracać taśmy. Tak jak dawniej się przechowywało dane na taśmach.
ale to też, no to akurat taśma jest, lepszym, no tak, można też powiedzieć dysk twardy, ale tam, że tą głowicę sobie cyk, 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 cyk. Ale jednak taśma jest przewijana, tam z powrotem są odczytywane te dane. Tak! No. Tak właśnie, dużo, dużo, też widziałem, że znajomych właśnie ze sceny londyńskiej techno właśnie wraca do swoich dawnych zapisów właśnie na kasetach DAT do utworów, żeby je zremasterować, jakby wydać ponownie, przeglądnąć, odświeżyć. Dalej, dalej te nośniki u nich funkcjonują, taśmowe. Ale właśnie fajnie jest wrócić, teraz może być dobry czas do tego właśnie, żeby powracać do takich rzeczy. Do seriali, które się przeżywało w młodości, do filmów, które się przeżywało w młodości, do książek, które się przeżywało w młodości. Przeglądnąć się w tym. Jak duża część tego stała się częścią nas. Powiem tyle na koniec. Fajna sprawa, żeby poznać siebie. Gdzie można to zrobić? Solo albo w towarzystwie. No. That's all, folks. To by było na tyle.